co należy pokazywać. Trzeba pokazywać wszystko, całościowo, nie oddzielnie, nie oddzielać. Trzeba pokazywać malarstwo, rysunki, obiekty teatralne i filmy. I to filmy w dużym formacie. Tak, żeby mieli czas, żeby to oglądać od początku do końca. I trzeba jakoś stworzyć warunki, żeby mogli oglądać w dużym formacie od początku do końca, bo to jest duża różnica, czy się ogląda na małym ekranie komputerowym, a ogląda się na dużym ekranie. No ja w ogóle kocham teatr. To uważam, że to nic nie prześcignie, ale dlatego, że to są wszystkie dyscypliny, którymi się zajmował w jednym. Łącznie z emocjami, które... Łącznie też z muzyką, która nie była jego, ale którą on genialnie wprzęgał w swoją funkcję i potrafił emocjami wynikającymi też z użycia muzyki, nagłaśniania jej, podwyższania tonów i też komponowania razem z głosami aktorów, potrafił dodatkowe emocje tworzyć. Znaczy, to był artysta, który działał emocjami i no, oczywiście te emocje w momencie, kiedy tworzył dzieło malarskie, to też on miał, ale one to są, obrazy są bardziej statyczne, to wiadomo, znaczy one zostają z taką trochę emocją tylko obrazu, a teatr to jest kompleksowe, to jest obraz, treść, muzyka, ruch, choreografia, wszystko, światło, kolory, wszystko, więc to jest najmocniejsze.